Czy Europa bardziej rozumie Polskę i czy zarazem bardziej rozumie też siebie? Innymi słowy, będziemy dziś rozmawiać o tym, jakie są skutki debaty prowadzonej w Parlamencie Europejskim, jaka była jakość używanych w niej argumentów oraz będziemy mówić również o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju sytuacji zarówno w kraju, jak i na kontynencie. A moimi gośćmi są dzisiaj w studiu w Bydgoszczy pan poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu. Pan eurodeputowany Tadeusz Zwiewka, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam państwa. Pan dr Mirosław Gajze, ekonomista i politolog Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry państwu. I pan Eugeniusz Kłopotek, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Ale jest z nami również gość w Toruniu. Jest to pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Dzień dobry, witam panów. Panią również. Ja się nazywam Anna Raczyńska. W imieniu gości własnych witam serdecznie radio słuchaczy. Witam również internautów www.radiopi.pl. To jest nasz adres internetowy. Zapraszamy. Przypominam, że będziemy mówić dzisiaj o jakości i skutkach debat prowadzonych w Parlamencie Europejskim i w związku z tym moje pierwsze pytanie skieruję do pana posła Tadeusza Zwiewki, eurodeputowanego, a będzie ono dotyczyło tych pustych miejsc, które widzieliśmy w Parlamencie Europejskim. Czy to wynika stąd, że tak jak w Polsce, no często kiedy rozmawiamy o ważnych tematach, parlamentarzyści są zajęci innymi sprawami, nie mówię, że błahymi, ale nie ma ich na sali obrad. Czy tutaj było podobnie? Czy zainteresowanie sprawami Polski jest tak nikłe? Czy parlamentarzyści uznali, że skoro ich przedstawiciele będą mogli zabierać głos, a oni nie, bo regulamin jest jasno określał zasady udziału w tej dyskusji, to wobec tego nie widzieli potrzeby, żeby przyjść na jak to wygląda przy innych tego typu debatach. Przy wszystkich debatach wygląda to podobnie jak w parlamentach narodowych. Eurodeputowany Tadeusz Zwiewka. Także podobnie jak w polskim Sejmie, że posłowie w całości gromadzą się na sali podczas najważniejszych wystąpień, które mają miejsce i podczas głosowań. W czasie debat tematycznych, dedykowanych bardzo konkretnym sprawom, na sali znajdują się ci posłowie, którzy się tym zajmują, którzy w imieniu grup politycznych są wyznaczeni do zabierania głosu w danej sprawie i ci, którzy akurat daną tematyką w sposób szczególny się interesują. Czyli nigdy nie jest to tak, że na każdej debacie, która zaczyna się o godzinie 8:30 rano, kończy się o północy czy po północy, jest zawsze pełna sala i tym razem było podobnie. Ale to nie było takie zwyczajne plenarne posiedzenie. Dotykało ono takich spraw, które po pierwsze, po raz pierwszy była tego typu dyskusja aż na forum Parlamentu Europejskiego, a poza tym, jak wynikało z późniejszych wypowiedzi eurodeputowanych, bardzo wielu z nich właściwie zgłaszało zastrzeżenia co do samej debaty, jak i do jakości demokracji w ich kraju. Więc to nie była zwykła debata. Nie wiem, czy można to tłumaczyć tak. Była, pani redaktor, to była najzwyklejsza debata. To był jeden z punktów posiedzenia. To, że ona dotyczyła spraw Polski i my do tego emocjonalnie i w sposób szczególny się odnosimy, to nie znaczy, że wszyscy dokładnie tak samo widzą ten właśnie temat, który był przedmiotem debaty. Czyli był to jeden z normalnych elementów debaty prowadzonej w Parlamencie Europejskim. Natomiast uwagi odnośnie samej debaty oczywiście były bardzo różne. A przede wszystkim co do jej organizacji. Jak państwo doskonale wiedzą, w Parlamencie Europejskim jest w tej chwili 8 frakcji politycznych. One są różnej wielkości. Są dwie wielkie frakcje polityczne, czyli frakcja Europejskiej Partii Ludowej oraz frakcja socjaldemokratyczna. Są średnie, około 100-osobowe frakcje i są małe frakcje, w których zasiada około 50 posłów. Podział czasu w czasie takiej debaty z udziałem premiera państwa jest równy dla wszystkich frakcji, czyli bez względu na to, jaka jest jej wielkość, każdy dostaje ten sam czas, co oczywiście nie spodobało się posłom i słusznie, dlatego że to burzy obraz przedstawianych racji i racje, które są przedstawiane przez te największe frakcje, są równoważone przez tę czterofrakcyjną grupę małych antyeuropejskich frakcji i w czasie wychodzi, że mniej więcej jest to samo. Natomiast w sile przekazu i głosu oczywiście nie jest to samo i tego dotyczyły uwagi.
No to wobec tego spróbujmy odpowiedzieć. Jaka była siła tego przekazu, jak panowie odebrali? Myślę tutaj także o jakości argumentów, bo chyba Europa, zanim przejdziemy do spraw Polski, to możemy powiedzieć, że Europa chyba też mogła, przynajmniej społeczeństwo europejskie, zobaczyć samych siebie i zobaczyć, z jakimi problemami się boryka. Poseł Eugeniusz Kopotek, Polskie Stronnictwo Ludowe. No przede wszystkim trzeba sobie uczciwie powiedzieć, wizerunkowo żeśmy stracili jako kraj. Przez tę debatę, oczywiście dzisiaj jedni na drugich będą, jak to się mówi, zwalać winę za to, że do takiej debaty doszło. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, taka debata, ona właściwie w mojej ocenie, bo to się właściwie po raz pierwszy tak odbywało, miała takiego charakter poligonu. W tej procedurze. Miała charakter właśnie takiej procedury doświadczalnej. Nie chciałbym powiedzieć, że Polska była tutaj albo robiła za królika doświadczalnego, ale tak to trochę wyglądało. Trudno. Jako klasa polityczna, i ja teraz mówię, abstrahuję od tego, kto bardziej winny, kto mniej winny, nie zdaliśmy egzaminu. Nie powinno do takiego czegoś dojść, ale też ja rozumiem argumenty tych, którzy nie widząc szans, zwłaszcza jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, chcę wyraźnie podkreślić. Ja mogę rozgrzeszyć rządzących za ustawę medialną. Będziemy zaraz o tym rozmawiać. Za inne rzeczy, ale za Trybunał nie mogę. A zwłaszcza, ja nie ukrywam tego, że jestem rozczarowany w tej konkretnej sprawie postawą pana prezydenta, który miał szansę załatwić to kompromisem i nie byłoby tej debaty być może w Parlamencie Europejskim. Bo też tutaj a teraz będziemy monitorowani. Będzie też prezentowane stanowisko, przypomnę, pana przewodniczącego Rzeplińskiego, który się wypowiedział w tej sprawie również, ale to za moment. Chcę dokończyć tylko jeszcze, czyli tak, czy zobaczyliśmy obraz Polski, czy Europa zobaczyła obraz Polski? Nie. Bo z tej debaty, przecież jedni krzyczeli tak, drudzy mówili tak, jedni spokojnym tonem, przecież to, co wyprawiał, Korwin-Mikke, to jest żenada, to jest totalna żenada. To rzeczywiście, ja tu muszę uczciwie powiedzieć, że przy takim jednak podkręcaniu tego bębenka, pani premier Szydło wypadła dobrze. Wypadła dobrze. Natomiast mówię, no zacznijmy w kraju jednak tutaj rozwiązywać te problemy, które niestety w tej chwili nabrzmiały. Ale tam się pojawiały też problemy, które nie były związane z Polską wyłącznie w tych dwóch kontekstach. Pojawiały się również sprawy związane z problemem imigracji. Mało tego, bardzo widzieliśmy wyraźnie podział wewnątrz danych krajów. Eurodeputowani z Francji, jedni mówili jednym głosem, inni drugim i tak dalej. Więc ten podział Europa, czy Europa widziała też siebie, poseł Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę tak, że przede wszystkim nie ma co przykładać nadmiernych emocji do takiej debaty. Jest to oczywiście nieszczęściem, że są siły polityczne, które w Polsce, które próbują spór przenosić na arenę międzynarodową. Proszę je nazwać, panie pośle. Jakie siły polityczne? Są niewątpliwie takie siły i tacy ludzie. Ale niech pan powie kto. No kto? Między innymi jest to stronnictwo, czy też przynajmniej część osób z tego stronnictwa, które pan reprezentuje. No niestety muszę zaprzeczyć całkowicie, ale jak pan wie, byliśmy przeciwko tej debacie. Dobrze, bardzo, bardzo pana proszę, by pan spokojnie wysłuchał tego, co powiem, ja panu nie przeszkadzałem. A więc tak, jeżeli pan europoseł się domaga tutaj konkretów, no to przecież nikt inny jak pańscy koledzy z przyszłym, jak sądzę, pan mówi przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, tak? Tak, ale mówię też bezpośrednio o przedstawicielach Platformy, wzywają, stawiają ultimatum prezydentowi większości, a w zamian, jeżeli to ultimatum nie będzie rozsądzone tak, jakby chcieli, to zapowiadają głosowanie przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim. Mówimy na razie o tej debacie europejskiej. Ale wróćmy właśnie do debaty.
pomijając jakby tą otoczkę, to cała debata nie wypadła, myślę, źle. Po pierwsze, pani premier jasno zaprezentowała stanowisko rządu i myślę, że wypadła bardzo dobrze, co podkreślały nie tylko media w Polsce, ale także w Europie. No, pani poseł, pani premier, przepraszam, jasno powiedziała, jaka jest polityka Polski, jeśli chodzi o związki z Europą, ale czy odpowiedziała na pytania, które były przedmiotem tej debaty, pana zdaniem? Myślę, że tak. Myślę, że sobie dobrze z tym poradziła. Po drugie, zamiast debaty o Polsce, mieliśmy w ogóle debatę o kondycji Unii Europejskiej w wielu aspektach. A więc to też udało się jakby w ten sposób do tego przełożyć. I myślę, że najciekawszą rzecz powiedział jeden z niemieckich eurodeputowanych, że jeżeli jest w Europie kraj, którego wolności nie trzeba uczyć, to jest to Polska. To w tym wymiarze politycznym. A ja bym chciała, żebyśmy sobie też odpowiedzieli na pytanie, czy patrząc na tę debatę, nie mieli panowie wrażenia, że doszło do takiej konfrontacji jakby dwóch sposobów widzenia porządku w państwie. W jednym najważniejsze jest prawo, a w drugim to jest porządek nieprawny, a porządek polityczny. Czy my nie mamy tutaj takiej konfrontacji, że w Polsce dzisiaj mamy być może dominację porządku politycznego nad prawnym, czy jest inaczej? To pytanie jest w ogóle do wszystkich państwa, ale no skoro pan chce odpowiadać jako pierwszy, pan poseł Łukasz Schreiber. Nie, po pierwsze trzeba podkreślić i jestem gotów naprawdę bronić tej tezy przed każdym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, większość sejmowa w żaden sposób i w żadnym aspekcie tego prawa nie złamała. Także jeżeli ktoś by stawiał taką tezę, no to warto konkretne szczegóły, no bo ogólna dyskusja... A które z tych problemów, to króciutko jeszcze, które z problemów pana zdanie w tej debacie, problemów europejskich wydawały się panu największym? Jaki jest problem Europy? Problemem Europy, ja mam wrażenie... Najważniejsze. Że jest próba po pierwsze nadmiernego uregulowania wszystkiego i zagarnięcia jakby władzy ponad parlamenty krajowe i ponad suwerenność poszczególnych państw. Tak? A po drugie, no, pewna hipokryzja, która jest w Europie, która także w sprawie tej debaty o imigrantach się ciągle pojawia. No i wie pani, tu możemy dużo mówić. Jest słabość wielu projektów, tak jak projekt polityczny pod nazwą waluta euro. To wszystko powoduje problemy Europy. No ale to są wyzwania, z którymi się dzisiaj trzeba niewątpliwie zmierzyć. Myślę, że ta debata jednak nie przyniosła, pomimo prób pewnego rozdmuchiwania tematu, wielu szkód wizerunkowych Polsce. Dzięki temu, ale tylko dzięki temu, że tak przekonująco wypadła pani premier Beata Szydło. Pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus jest w Toruniu, to jest posłanka Nowoczesnej. No pani poseł, bardziej Europa... Chciałabym się odnieść. Czy bardziej Europa zrozumiała siebie, czy było więcej Polski w tej debacie, czy więcej Europy? No właśnie, przysłuchiwałam się temu, co mówili panowie, ale najpierw powiem o moich wrażeniach. Ja debatę śledziłam, szkoda, że nie pojechałam do Brukseli, trochę żałowałam, natomiast śledziłam w telewizji i dla mnie tak naprawdę ta debata była pokazaniem obrazu Europy. Pokazała, jak się różnimy, ale też pokazała, że w różnorodności siła. I odwołując się też do tego, co mówili panowie, według mnie debata w parlamencie była tak naprawdę następstwem powszechnie uznanych za niedemokratyczne decyzje rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie ta debata była symbolem takiej nieudolności prowadzenia przez aktualnie rządzących. Pani poseł, ale tam się pojawiały głosy parlamentarzystów, którzy zgadzali się. Ja wiem, ale zaraz do tego... I było ich wielu.
Zaraz do tego dojdę. Dla mnie była symbolem źle prowadzonej zarówno polityki wewnątrz kraju, jak i polityki zagranicznej. Dlaczego? Dlatego, że Polska z pozycji kraju, który był stawiany za wzór przez ostatnie lata pośród krajów byłego bloku wschodniego, za kraj, który był otwarty na dialog z państwami Europy Zachodniej, za kraj, który stał za wartościami europejskimi, nagle stała się taką, mówię w cudzysłowie, czarną owcą Zjednoczonej Wspólnoty. Zadziwiające było dla mnie to, że w tej debacie, która była pierwszą tego typu debatą, nie było na sali plenarnej wszystkich parlamentarzystów, europarlamentarzystów z Polski. Dla mnie to było dziwne, dlatego że w myśl zasady nic o nas bez nas nie powinno być pusto. Nawet jeżeli Platforma Obywatelska miała bodajże półtorej minuty na wypowiedzenie się. Powinniśmy tam być wszyscy, ponieważ mówiono o nas i nie powinniśmy po prostu zostawić tego w ten sposób, bo obrazek był fatalny. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani premier Szydło. A no właśnie, a jak pani, dlaczego pani zdaniem ten obrazek był fatalny? O czym świadczył? Świadczył o tym, że to nie ma zainteresowania sprawami polskimi, że to jest tylko sprawa, że właśnie to jest tylko sprawa polityczna. Dla mnie, ja powiem tak, dla mnie było to zaskoczeniem, dlatego że obraz był taki, że Polacy kompletnie nie są zainteresowani tym, co się dzieje, jak mówią o nas. Szkoda. Nawet jeżeli nie mieliśmy prawa głosu, powinniśmy tam wszyscy być na sali, niezależnie od opcji politycznych. Bo to osłabia wagę problemu, tak? Znaczy, to pokazuje, że jesteśmy niezainteresowani i to fatalnie wyglądało. Ale premier Szydło popełniła kilka błędów, które też świadczą o tym, że niestety nie jest dobrym premierem i źle nas tam zaprezentowała. Ona na przykład powiedziała, nie odpowiadała w ogóle na pytania, to po pierwsze. Po drugie, jak odnosiła się do ustawy medialnej, to za przykład podała ustawę medialną we Włoszech. Jakby odnosiła się do Berlusconiego. Wiadomo, że we Włoszech media są w ogóle bardzo polityczne. Mało tego, klaskała w momencie, gdy eurosceptycy chwalili Polskę. Z jednej strony mówiła, że jest europejską, ale z drugiej strony popierała wszystkich eurosceptyków. No to też był obrazek niezbyt dobry. Ale liczy się tak naprawdę, kto co mówi, a nie tylko kto mówi. No. Tak, wie pan co, dla mnie te wypowiedzi były pół na pół. Dla mnie pokazały tak naprawdę Europę taką, jaka jest. I problem, nad którym teraz powinniśmy się zastanawiać, to, co będzie dalej. Bo tak naprawdę czekamy na wynik Komisji Weneckiej. Na rezolucję, weneckiej. Która ponoć tak. Ma być kilka rezolucji, jest takie niebezpieczeństwo, ale... Mogę się odnieść, pani redaktor? Tak, ale ja króciutko, wiem, bo ja czekamy, ja też, ale pana czekamy też na Komisję Wenecką, która będzie w marcu i tak naprawdę... Do miejmy tego nadzieję, czasu że będzie trudno marcu. Będzie, trudno, no dokładnie, trudno tak naprawdę cokolwiek stwierdzić. Pani poseł, jeśli pani pozwoli, ja Komisja chciałem Wenecka się... jest ciałem doradczym, to przypomnijmy, ciałem doradczym tak. Rady Polskę, Europy. Rady Europy, tak. Tam jest, reprezentuje Polskę pani premier Suchocka między innymi. Tam. Chciałem króciutko odnieść się, bardzo krótko, zależy mi na opinii pana doktora do osób, które były obecne na sali. Chcę państwu powiedzieć jednoznacznie i wyraźnie, ja byłem od początku do końca tej dyskusji, z Platformy Obywatelskiej, która ma 19 posłów w Parlamencie Europejskim. Na sali nie było jednej osoby. Słownie jednej i tylko i wyłącznie dlatego był to Jacek Saryusz-Wolski, że w tym samym czasie miał inne ważne posiedzenie. To nie jest tak, że sesja jest tylko sesją i nie ma już nic dookoła. Natomiast zdjęcia, które obserwowaliśmy w internecie, pustych miejsc ze stojącą polską flagą, chcę powiedzieć bardzo jednoznacznie i wyraźnie, żeby wszyscy to zapamiętali. Swoimi flagami narodowymi oznaczają swoje miejsca tylko ludzie ze skrajnej prawicy, a zatem jeśli nie było tam osób obecnych, to byli to posłowie ze skrajnie prawicowych partii. I tylko tyle. Posłowie polscy nie siedzą w jednej grupie narodowościowej, tylko są rozrzuceni po całej wielkiej sali. A zatem trudno z tego obrazka, z tych zdjęć takich poszczególnych powiedzieć, że o, a tam nie było w ogóle Polaków, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i posłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego byli obecni na sali od początku do końca tej debaty. Trzeba pamiętać, że jest 751 posłów, tak. Więc to rzeczywiście potem sprawia takie wrażenie. No natomiast finalizując, ta debata niczego nie załatwiła. Bardzo dokładnie i precyzyjnie powiedzieli o tym komisarze Timmermans i Oettinger na zakończenie tej debaty. Pytania, które zostały postawione, nie zostały na nie udzielone żadne odpowiedzi.
poza stwierdzeniem, że wszystko jest ok i że nic złego się nie stało, a zatem jest oczywistym, że to będzie miało ciąg dalszy. No tak, ale panie doktorze, to jest pytanie. Się w sprawy Polski. To nie jest wtrącanie się w sprawy polskie. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska to my. A zatem również to, co się dzieje w Polsce, jest przedmiotem troski, tak samo jak to, co w Grecji, na Węgrzech czy w Hiszpanii. Pana doktora o komentarz. Proszę państwa, skala problemów, przed którymi stoi Unia Europejska, jest tak ogromna, iż utrzymanie takiego poziomu dyskursu, jaki jest do tej pory, po prostu przeczy temu, że my sobie w ogóle damy radę z tymi problemami. One my są jako coraz, Europa, czy my jako Polska? Jako Unia Europejska. Bo są rzeczy nadrzędne, regulacyjne, które są pierwszorzędne. To nie tylko migracje, ale kwestia cywilizacyjna dla Europy. A w tym wszystkim najistotniejszy jest problem ekonomiczny, tego dryfu niestety gospodarczego, w który wpadła Unia Europejska po 2008 roku. I do tej pory nie została podjęta żadna debata, z której wynikałyby jakieś konkluzje właśnie jak pan ocenia, panie doktorze, dobrze, ja zapytam pana zakresie konkretnie. Bo, regulacji bo tutaj, i przeciwdziałania tym problemom. Panowie wcześniej i państwo wcześniej powiedzieli, że ta debata niczego nie załatwiła, bo nie odpowiedziano w niej na podstawowe pytania. To jest jedna konkluzja. I druga jest taka, że przeciwnie, właśnie jak mówił poseł Schreiber, pani Beata Szydło odpowiedziała na pytania i jego zdaniem, to tutaj pan zapewne sam potwierdzi, ten problem zupełnie niepotrzebnie był postawiony na forum europejskim. No na pewno niepotrzebnie. Na pewno niepotrzebnie, bo takie rzeczy należy załatwiać u siebie, w kraju, a nie zajmować czasu i emocji. A argument, emocji, że to jest Europa, że jesteśmy częścią wspólnoty europejskiej, to nie jest no argument jesteśmy wystarczający? Częścią wspólnoty europejskiej po 2004 roku. Ja nie widzę tutaj nic sobie przeczyło temu i te procesy konwergencji, które mają miejsce od tych 12 lat, przecież tego dowodzą, a więc tu się nic takiego nie dzieje. Ten problem jest mniejszej wagi, istotniejsze. Nie są rozstrzygane i odkładane na później. Które a później problemy? Jakie problemy pańskim zdaniem zostały odłożone? Są odkładane przez Europę na później, jeżeli pan uważa, że zajmuje się marginaliami. Tak, dwa główne problemy. Pierwszy cywilizacyjny, demograficzny, czyli spadku udziału liczby mieszkańców Europy, zwłaszcza Unii Europejskiej do 2030, a zwłaszcza 2060 roku, o około 50 milionów osób. No i drugi problem to jest ten dryf gospodarczy, czyli cały czas niższe tempo wzrostu PKB przy narastającym długu publicznym. A więc kwestii po prostu unieruchomienia pewnych wydatków w przyszłości i zahamowania wzrostu gospodarczego poprzez stymulację fiskalną w obszarze poszczególnych krajów, a i też w obszarze całej Unii Europejskiej. To wydaje się pierwszorzędne i te problemy powinny być rozstrzygane w pierwszej kolejności, a te mniejszej wagi, takie jak problem Polski tutaj w ramach tych demokratycznych czy niedemokratycznych, to zależy od punktu widzenia. Ja nie będę stawał po żadnej stronie, bo mówię, dla mnie są to rzeczy mniej ważne. W ogóle, jak spojrzymy na świat, to widać, że państwa te bardziej autorytarne uzyskują szybszą elastyczność i łatwość decyzyjną. Pan sugeruje w ten sposób, że my zbliżamy do państwa autorytarnego? Nie sugeruję, że zmierzamy do państwa autorytarnego, tylko że pokazuje, iż wiele państw na świecie nie stosuje procedur demokratycznych, a więc mówi o tych procedurach, a ich nie stosuje, po to tylko, żeby swój chleb upiec i zagwarantować swojemu społeczeństwu dobrobyt. Tak robią Stany Zjednoczone, tak robią Chiny, tak robi Rosja. Tak samo może robić Unia Europejska. Znaczy my musimy jedna też ze słoweńskich, tak, proszę bardzo. Poseł Eugeniusz Kłopotek, a potem no, pytanie proszę do państwa, pana. Co do Chin, to bym ja na ten temat już kilka razy się wypowiadałem, kiedy rozmawialiśmy, co dalej z Unią Europejską. Przede wszystkim zauważamy jednak, że nacjonalizmy narodowe odradzają się i to znacząco w krajach Unii Europejskiej.
w krajach europejskich, nazwijmy to tak. I w tej dyskusji było to widać, pana zdaniem? Proszę? W tej dyskusji było to widać? Może nie w tej samej dyskusji, ale wiemy, że tak jest. Mało tego, ten projekt pod nazwą Unia Europejska, no chyba to czujemy, zamiast się umacniać, usprawniać, zaczyna nam się trochę, nie daj Boże, między palcami rozłazić albo sypać. Nie, teraz tak, mieliśmy problem grecki. Zostawmy Węgry czy Polskę, bo to na tle innych problemów to jest pryszcz. Ale za chwilę mamy problem Wielkiej Brytanii. Ja powiem tak, no jeśli obywatele Wielkiej Brytanii powiedzą, wychodzimy z Unii, to jest po Unii, mówiąc szczerze, chyba... Po tej Unii, po tej ale Unii. Nie po Unii. Nie, ale jest po tej Unii, po tej Unii. Mało tego, jeżeli się okaże, bo tak, jeszcze póki co wiadomo, że trochę tych pieniążków do tych nowo wstępujących, przystąpionych do Unii Europejskiej krajów wpływa. Ale jeżeli po 2020 roku kureczek zostanie już trochę przymknięty... Nie trochę, mocno. A no właśnie, to już ja chcę, już tak delikatnie chcę tylko powiedzieć. To za chwilę... Wyjścia Wielkiej Brytanii. To za chwilę okaże się... Ale także jeżeli nie wyjdzie Wielka Brytania, to też zapowiedziano, że po 2020 roku zobaczycie Państwa, zdarzy się to, znaczy będzie kontynuowało to, co już ma miejsce. Mianowicie, że niektórzy ci wielcy w Unii będą się dogadywać między sobą, zostawiając tych mniejszych. Mało tego, zaczną się również dogadywać również poza Unią Europejską. No to już będzie wtedy poza Unią. No, to już nawet nie będzie ani tej Unii, ani innej Unii. To Unii Europejskiej tej klasycznej, czyli Unii gospodarczo-walutowej. Jeśli Wielka Brytania to będzie Unia wyjdzie... interesów? To będzie Unia wielkich nie, to interesów? Będzie, tak, to będzie Unia... Nie. Czy Litwa to są wielkie interesy? Czy ale Malta, my nie wiemy, w jakim kierunku pójdą interesy. Te rozmowy. My nie wiemy tego. Ale ja mówię, proszę Państwa, nie? Ja mówię o tym, że Unia Europejska przestanie się bawić w kotka i myszkę, tylko powie tak. Zgodnie z traktatem z Maastricht, Unia jest Unią Gospodarczo-Walutową. Kto chce być w tej Unii, bardzo proszę. Kto nie, dziękujemy bardzo. I to jest jasne postawienie sprawy. I to jest jasne postawienie sprawy. I o ile do tej pory udało nam się cały czas odwlekać te decyzje, bo rzeczywiście ta dyskusja toczy się od lat. Ja tylko po części z panem doktorem się zgadzam. Rzeczywiście ten pierwszy cywilizacyjny temat, on słabo jest obecny w debacie publicznej. Natomiast ten drugi, gospodarczy, ekonomiczny, związany z rynkiem pracy i ruszeniem gospodarki europejskiej, on jest stale obecny w debacie, w przeróżnych on tematach. Jest stale obecny w debacie, czy w projektach? Nawet w konkretnych regulacjach prawnych, którymi się zajmuje w obszarze wspólnego jednolitego rynku, oprzyrządowania prawnego. Także taka jest ewentualna przyszłość i na to musimy też zwracać uwagę. Czy ja mogę też się odnieść? Tak. Już pan doktor Gajzet chciał jeszcze... W dwóch kwestiach do tego, o czym pan mówił. No właśnie, jak jest 2020, to działanie sprawne polega na tym, żeby uprzedzić ten fakt i system fiskalny dostosować właśnie do braku tych transferów fiskalnych w ramach Unii Europejskiej i zmienić system podatkowy. Jeśli widzimy, że ten dryf gospodarczy powoduje coraz niższy wzrost PKB, trzeba na pewno uruchomić takie mechanizmy, które będą prowadziły do niższego opodatkowania dochodów, czy PIT, czy CIT, a zwrócenia uwagi no, na... No to wsparcie też małych firm, to jest problem oczywiście. Innowacyjności, to jest cały szereg takich działań, o których Europa myśli. Nie. I nawet Europa daje pieniądze. Tak. Ale pytanie, czy one są rzeczywiście spożytkowane tak, w właściwy sposób. Żeby zagwarantować, no powiedzmy, wyrównanie tych dochodów budżetowych, a więc zamknięcie ich na tym samym poziomie chociaż, no to trzeba zwiększyć wpływy z podatków innych, prawda? I tutaj podatków majątkowych czy obrotowych. No to się pojawiło na pewno, już. Na pewno ten rząd już wprowadził, prawda? Podatek. Byłby to lepszy mechanizm. Bankowy podatek. Do tego, żeby uprzedzić fakty, bo zostały 4 lata. Tylko 4 lata. A kwestia rynku pracy, no to jeśli się rozmawia, no to ja zawsze rozmawiam po to, żeby jakieś rozwiązanie powstało i było wdrożone do praktyki. No jeżeli ja widzę, że dzisiaj po 6 latach od 2008 roku rynki pracy zostały odbudowane w Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemczech, Belgii,
Czechach i na Węgrzech, pozostałe kraje mają, no jeszcze my, tam mamy większy stan zatrudnienia w 2014 niż 2000, oraz Hiszpania. W 2008, no to dowodzi tego, że te działania są po prostu nieefektywne. Nieefektywne, więc czas podjąć wspólne działania na europejskim rynku pracy. Pan poseł Łukasz Schreiber, tak. I potem pani poseł Joanna Scheuer. To jest dokładnie to, co z tej naszej dyskusji wynika. Po pierwsze, to co mówił pan doktor, to są te problemy cywilizacyjne i gospodarcze. I powiedzmy sobie szczerze, kwestia, ten problem jakby starzenia się społeczeństwa, jednocześnie coraz mniejszej liczby urodzeń, byłby, czy by Unia Europejska istniała, czy by nie istniała, tak? No i, no ale na to wszystko nakłada się druga grupa problemów i to są niestety problemy, które często wytwarza sama Unia Europejska, która oprócz czego nikt nie kwestionuje, tej dobrej i pozytywnej strony, jak to, że w Europie od II wojny światowej nie mieliśmy żadnej wojny na przykład, tak? No niestety nie sięga... Nie do końca, no Jugosławia jednak. Ale lokalne. Jugosławia nie była nigdy członkiem Unii Europejskiej. Nie było totalnej światowej wojny. Tak? Mówimy tak, o wojnie z udziałem krajów Unii Europejskiej, znaczy to miałem na myśli. I to jest niewątpliwa wartość, no ale musimy też pamiętać, że po pierwsze wiele, by nie powiedzieć zdecydowanie zbyt wiele jest samego pustego gadania tam. Zbyt wiele jest regulacji, jest absolutną, mamy przeregulowanie wielu spraw w Unii Europejskiej. Zbyt silne i potężne działają lobby interesów narodowych, bo dzisiaj to też jest wielka walka w różnych segmentach i to się przesuwa także na gospodarkę. No i wreszcie zbyt wiele władzy chcą zagarnąć instytucje, wiele instytucji europejskich i to niestety także wpływa na to, że no jakby te różnice się pogłębiają. A przerost administracji, przerost regulacji, przerost różnych ograniczeń i tego, co wolno, a komu nie wolno, nie tylko w sprawach politycznych, powoduje właśnie to, że Wielka Brytania też coraz bardziej ma tej Unii Europejskiej dosyć. I jest jeszcze jeden problem. Niestety dzisiaj jest tak, że Parlament Europejski no nie do końca oddaje, znaczy jego skład i kształt dziś poglądy Europy, tak, tych obywateli na samo funkcjonowanie Unii. No to jest szerszy problem. To jest tak bardzo w ciągu roku się to nie zmieniło. Ja myślę, że to jest szerszy problem, ale który wynika z innych rzeczy, z osób, które się tam znajdują jakby ich nastawienia. A głównie w myśli politologicznej pojawiło się takie określenie, że Europa dzisiaj, Europą rządzi nie demokracja, tylko juryskracja, czyli przeregulowanie. Wielu politologów tłumaczy to, że Europa, bojąc się III wojny światowej, próbowała chronić się właśnie różnego rodzaju regulacjami. Nie wiem, czy to jest dobre działanie i czy rzeczywiście skuteczne, ale prawdą jest, że mówi się o właśnie takim przeroście porządku prawnego, który jest bogaty przede wszystkim w regulacje, a jakby omija czasem naturę różnego rodzaju ruchów politycznych, działań, społeczeństw i tak dalej. Pani poseł Joanna Scheuring, tak, bo ona, jest do czegoś potrzebna. No, ale ona poza tym produkuje mnóstwo przepisów. Pani Joanna Scheuring, Jelgus. Dobrze, że pani to powiedziała, bo według mnie tak naprawdę kluczowe będą najbliższe miesiące, jeżeli chodzi o istnienie Unii Europejskiej w takim kształcie, jaki mamy jako wspólnoty państw, w formacie, który teraz obowiązuje. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę na wiosnę nadciągnie kolejna fala uchodźców próbujących dostać się do Europy. Mówi się też o, ekonomiści mówią o pełzającym kryzysie, który może uderzyć w polską gospodarkę rykoszetem, od innych rozwiniętych gospodarek Zachodu, w tym na przykład od Niemiec. Ale też trzeba pamiętać o fali populizmu, który przelewa się przez kraje europejskie. A z czego wynika, pani poseł? Paliwem napędowym jest właśnie kryzys uchodźczy i jego wpływ na bezpieczeństwo obywateli i taka niechęć do Unii, która teraz obecnie istnieje. I tak naprawdę te czynniki powodują, że
Unia potrzebuje takiej jedności, jakby powrotu do wspólnych wartości, chęci. A to jest populizm, czy powrót takich tendencji narodowych, czyli te partie narodowe, skrajnie. Ja bym tutaj nawet dała pomiędzy populizmem populizm a tymi skrajnymi narodowymi, dała nawet znak równości, dlatego że to tak naprawdę zaczęło się od ostatnich wyborów do Europarlamentu, gdzie pojawili się narodowcy w zasadzie z wszystkich krajów i to jest niepokojące. Natomiast problem uchodźców to jest coś, co cały czas jest nierozwiązane i wiosna już za pasem, a kraje Unii Europejskiej nie są przygotowane. I idąc tym tropem, który pani wprowadziła, zadajmy pytanie. Czy Unia Europejska jest w tej chwili zdolna do tego, żeby choćby w sprawie Polski wydać jedną rezolucję wspólną? No właśnie. Nie. I o czym to świadczy? My już słyszymy, prawda, że tych rezolucji będzie kilka. O czym pani kilka? Powiedziała przed chwilą, że jest biurokracja, nie ma działania, że Unia w takiej sytuacji jak fala uchodźców kompletnie sobie nie poradziła i nadal nie potrafi sobie poradzić. My tak naprawdę nie wiemy, co się stanie na wiosnę, a problem uchodźców będzie narastał. Tak, ale nas interesuje też sprawa... Tak, ale interesuje nas sprawa polska. Będzie jedna rezolucja wspólna, pośle? Proszę państwa, rezolucja Parlamentu, jeżeli mówimy o rezolucji Parlamentu Europejskiego, to będzie albo jedna rezolucja, albo nie będzie żadnej. To nie jest tak, że będzie przyjęte kilka rezolucji, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Ktoś będzie głosował za, ktoś będzie przeciw, ale rezolucja będzie jedna. Wiele no dobrze, ale jaki skutek będzie prawny? Jaki skutek prawny będzie? Parlament Europejski już zapowiada, że będą formułowali własne rezolucje. Ale to nie ma znaczenia. Jest głosowanie, jedna rezolucja może być na końcu, finalnie. Ale Parlament... Co to jest rezolucja? Rezolucja jest to wezwanie, jest to apel. Postanowienie parlamentu w określonej sprawie, prawda? Ale przedstawienie opinii parlamentu z prośbą do grupy państw, do państwa, do jakiejś grupy społecznej. Jak pan przewiduje, jak to będzie w przypadku Pogrożenie palcem. Ja uważam, że w najbliższym czasie nie będzie rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. W związku z tym, co dalej? Przynajmniej do czasu zaawansowania procedury sprawdzającej oraz do wydania orzeczenia przez Komisję Wenecką. Parlament nie powinien, w moim głębokim przekonaniu, mówię to jako Tadeusz Zwiewka, nie jako przedstawiciel partii, nie powinno to mieć miejsca. I myślę, że tak będzie. Ale jeśli pani pozwoli krótko... Poczekajmy o tej rezolucji jeszcze. Otóż, ja tylko powiem takie, moje zdanie. I proszę to zapamiętać. Proszę to zapamiętać. Jeżeli w Polsce nastąpi siłowe rozwiązanie problemu Trybunału Konstytucyjnego, to leżymy. Bo wtedy Europa się nie cofnie przed rezolucjami i ale innymi konsekwencjami. Siłowe rozwiązanie? No jeszcze raz podkreślam. To, co w tej chwili się wyprawia wokół Trybunału... To znaczy co konkretnie, panie pośle? Nieuznanie orzeczeń wyroków Trybunału. No nie, za chwilę, niech pan posłucha. No ja słucham, dlatego się staram no to teraz panu odpowiem, jako młodemu posłowi. To, co zrobiono przy Trybunale, to jest po prostu zamach. Ale to jest zamach konkretnie? Na jedną z najważniejszych instytucji w państwie. Mało tego, powiem panu, że wasza nowelizacja, która w tej chwili też będzie procedowana w Trybunale. Ja między innymi będę występował, zawsze występowałem jako przedstawiciel Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tym razem będę bronił Trybunału przed Trybunałem, mówiąc szczerze, bo to, co zrobiliście w nowelizacji i tak już poszliście trochę po rozum do głowy, bo zmieniliście ten przepis, który mówił, że w każdej praktycznie sprawie 13 musi orzekać, zmieniliście, bo zrozumieliście już własny błąd, że w tych takich sprawach zapytanie sądu, skarga obywatelska, 7. To jest dobrze. Ale to, że wpisaliście, że sprawy będą rozstrzygane w kolejności ich wpływu, to jest kaplica. Czy pan to rozumie? To jest po prostu nie do przyjęcia, bo są sprawy nieraz tak ważne, że potrzeba szybkiego rozstrzygnięcia Trybunału, a nie za 3 lata. Jeszcze mocniej powiem. To, co wspólnie zrobiliśmy razem, jako klasa polityczna, już teraz abstrahując, kto ma większą winę, łącznie z panem prezydentem, do kupki, wszyscy razem, to dzisiaj obniżyliśmy prestiż Trybunału, praktycznie rzecz biorąc, do zera. I dzisiaj się nawet zastanawiam, już coraz głośniej,
Czy jest sens walczyć dalej o Trybunał, czy przekazać sprawę orzecznictwa zgodności Sądowi Najwyższemu, orzecznictwa zgodności ustaw z Konstytucją? Czyli tak jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych. Prestiżu Trybunału po tym, co zrobiliśmy, jedni mają więcej, inni drudzy mniej, już się nie odbudują. Ale bo tutaj nie ma pewnie czasu, by sięgać do historii bardzo mocno, ale ja powiem tylko parę rzeczy odnośnie tego, bo muszę powiedzieć odnośnie pana słów. To znaczy to, co zrobiliśmy. Przypomnę, że to Platforma Obywatelska zaczęła awanturę o Trybunał Konstytucyjny. Mówiliśmy wielokrotnie, tak. No ale dzisiaj to nie padło. Czy próbowała ten Trybunał zniszczyć? Znaczy, no waszymi słowami, jak najbardziej nie tak, skoro orzeczenia Trybunału są honorowane. Orzeczenia Trybunału są honorowane. Wie pan, bezprawnie wybrano dwóch sędziów na członków Trybunału Konstytucyjnego. No tak. Niezgodnie z prawem, czyli bezprawnie. I po drugie, no myśmy próbowali oczywiście wobec tej sytuacji ją uspokoić. Gdybyście nie wycofali skargi konstytucyjnej, którą złożyliście, szłoby to procedurą jeszcze Trybunału poprzednim Konstytucyjnego. Jeszcze w poprzednim parlamencie. Nie ma powodu, by mówić o tym, że orzekanie w 13-osobowym składzie doprowadzi do czegoś strasznego. Ja przypomnę, że dzisiaj jest tak, że często sędziowie pracują dwa dni w tygodniu, tak naprawdę. Ci sędziowie zarabiają... Pan tego nie wie, niech pan takich głupot nie opowiada. Dobrze. Tutaj w mediach, bo proszę pana, ja muszę panu powiedzieć, że sędzia, tu nie będę spokojny i będzie pan wie pan przerywał. Dlaczego? Dlatego, tak? Że wyznaczony sędzia i skład sędziowski do rozstrzygnięcia musi się naprawdę przygotowywać. Dobrze, to nie jest tak jak my nieraz. To jest tak jak z nauczycielami, o których się mówi, że mają za małe pensje godzinowe, a muszą się przygotować. Panowie, i tak dalej. Czy panowie zechcą dosłuchać do jednej bramki do końca? Panowie strzelają, proszę pozwolić. Do końca? Króciutko, bo mamy jeszcze bardzo parę krótko spraw. Powiem. Ci sędziowie są bardzo dobrze wynagradzani. Nikomu z nich nie dzieje się krzywda. Wielu z nich dzisiaj wykłada jednocześnie... Dobrze, ale to co nie jest przedmiot rozmowy. Wy chcecie zaglajkować coś, co jest istotą, opowiadając pierdoły. Bo pan opowiada pierdoły. No proszę pana, no to pan opowiada wynagrodzenie, pierdoły. To są pierdoły. Pierwsze, ale ja nie mam nic do tego wynagrodzenia. Ale bardzo pan dobrze. O wynagrodzeniu teraz ale pan bardzo mówi, no. Dobrze, że im jest dobrze. Tak dobrze, jak za piecem ale... siedzą, powinni pracować 24 na to. Ale rzeczywiście prosiłam bardzo, żebyśmy nie wracali już do tamtych spraw. Odnieśmy się do jednej kwestii. Tylko muszę dokończyć. No, gdyby panowie nie krzyczeli, nie przerywali, to byśmy byli już dawno w następnym punkcie. Szanowni państwo, ja naprawdę nikomu nie zazdroszczę. Bardzo dobrze, że sędziowie, bo muszą zarabiać dobrze. Problemem jest to, że wbrew temu, co mówi pan poseł, mają czas, by także wykładać na uniwersytetach i tak dalej. Po drugie, oni rozstrzygają około 10 razy spraw mniej niż, niż Trybunał w Niemczech. Ale my jesteśmy już dalej. Chwileczkę. Proszę państwa, przez sam Trybunał w Niemczech. Jeśli państwo pozwolą, to ja przypomnę, jesteśmy dzisiaj już w innym miejscu. Premier Szydło zaproponowała, żeby partie polityczne wybierały, żeby opozycja miała w sądzie, wybrała 8 sędziów ze składu 15-osobowego, czyli miała to nawet... To jest prosta, jasna... I to jest... Już za chwilę. I to jest jakby... To jest żenująca propozycja. I teraz pytanie. Dlaczego ta... propozycja jest żenująca i ja tylko przypomnę jeszcze, jeśli panowie tak uważają, że ona nie wydaje się żenująca panu sędziemu Rzeplińskiemu, który mówi, że to jest dobry pomysł, cytuję, żeby jeszcze dwie największe partie na swoją zakładkę proponowały kandydatów i że to jest dobry pomysł. Ja nie wiem, dlaczego akurat dwie partie mają to robić, ale twierdzi, wielokrotnie mówiłem, że wybór sędziego konstytucyjnego jest wyborem politycznym, bo dokonuje go Sejm. I bardzo dobrze, bo wtedy Sejm przekazuje cząstkę swojej demokratycznej, bezpośredniej legitymacji sędziom Trybunału Konstytucyjnego. A więc sam przewodniczący Trybunału mówi, że to nie jest żenujące. Więc jakoś musimy z tego A ja mówię jako wybrać. Polak i obywatel, że pan to jest żenujące. Poseł, pani że poseł takie propozycje Joanna nie powinny w ogóle padać Szojring, w tym zakresie. Wielkus, pan no poseł na pewno zaraz uzasadni, ale na razie pani poseł. Proszę bardzo. Propozycja pani premier Szydło była żenująca. Dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość kompromis pomyliło z szantażem.
O co chodziło? Zgodzicie się na zmiany w Konstytucji, to my zakończymy paraliż w Trybunale Konstytucyjnym. Chciałabym przypomnieć, że to PiS krzyczał, że sędziowie są reprezentowani przez PO, a teraz sam proponuje takie rozwiązania? Nie jest kompromisem akceptacja według nas dla łamania prawa, jakim jest nieprzyjęcie przysięgi od prawidłowo wybranych 3 sędziów, którzy byli wybrani w czerwcu. To Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do paraliżu Trybunału Konstytucyjnego i sam musi teraz ten paraliż zakończyć. Prezydent tak naprawdę powinien przyjąć przysięgę od sędziów, którzy zostali wybrani wcześniej. Czyli nie jesteśmy w innym miejscu, jesteśmy w tym samym, wracamy do punktu wyjścia. To jest tylko bardzo krótko powiem. Ta sytuacja pokazuje jasno. Wszelkie próby kompromisu, które są proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, są a priori odrzucane przez opozycję. Ale co to jest za kompromis? 8 do 7? Co to jest? 8 przedstawicieli co to jest 8 do 7? Opozycji. A jak pani widzi, Przepraszam, panowie, może pozwolą, że ja zadam pytanie. Pani poseł, pani wspomniała przed chwilą, że jest to żenujące. Podziela pani opinię pana posła Kłopotka. Proszę powiedzieć, jaki pani zdaniem, jeżeli pani mówi 8 do 7, to jest kompromitacja dla PiS-u, to jaki pani widzi rozwiązanie takie, które są państwo w stanie przyjąć? Trybunał Konstytucyjny był niezawisłą jeszcze instytucją, która była ponad wszystkim, tak? Była instytucją niezależną od Sejmu. Trybunał Konstytucyjny nie może być kolejną izbą parlamentu. Ale co innego mówi pan Rzepliński, sędzia Trybunału, przewodniczący. No to pan Rzepliński, ja mówię jako Nowoczesna. Mówię jako Nowoczesna, jako posłanka Nowoczesnej, ale on jest w środku tej instytucji. Pani redaktor. Moment, nie mówmy teraz o Rzeplińskim. Chciałabym dokończyć zdanie. Trybunał Konstytucyjny nie może być kolejną izbą parlamentu, obsadzaną w wyborach pośrednich przez Sejm i sądzić na podstawie woli politycznej. Nie taka jest konstytucyjna rola Trybunału. Trybunał ma orzekać o zgodności z konstytucją, a nie z wolą polityczną partii. Dlatego mówienie o 8 i 7 sędziach politycznych jest błędem. To PiS krzyczał, że sędziowie reprezentowani są przez PO. A teraz sam proponuje, żeby Trybunał Konstytucyjny był polityczny. Panowie, sprawa jest Sprawiedliwości tak się pogubili, że po prostu nie wiedzą, jak teraz wyjść. Zapytajmy o opinię pana doktora Mirosława Gajzy. Zapytajmy o opinię ekonomisty i politologa. Panie doktorze. To takie małe sprostowanie. Ja politologiem nie jestem. Ale jestem pracuje pan ekonomistą. Pracuje pan w instytucie nauk politycznych. Tak. Jeden z dwóch ekonomistów tam pracujących, a więc my jesteśmy w takiej małej grupie. No na pewno jest sprawa dość złożona i trzeba byłoby na pewno mniej emocji i więcej rozwagi w tym, aby znaleźć kompromis. A podejmowane decyzje w tym, tak jak ja tutaj słyszę, bo odbieram to, co panowie tutaj mówią, no będzie coraz trudniejsze. Nie sądzę, że jesteśmy bliżej tego kompromisu, a jesteśmy coraz dalej. Skala tutaj emocji, jaką panowie prezentują, o to najlepiej świadczy, a więc na pewno rozwiązanie jest takie, które by satysfakcjonowało wszystkie strony. Jeżeli mamy mówić o przyszłych scenariuszach, to jakie one będą? Satysfakcjonujące dla każdej ze stron, ale to jest uczciwa gra. No, czy polityka w ogóle jest uczciwą grą, prawda? Czy nie jest brudną grą interesów i ścierania się właśnie ich tutaj z każdej strony. Ja nie mówię jeszcze od Platformy czy PiS-u, a więc prawdopodobnie trzeba byłoby więcej rozwagi i kryteriów merytorycznych, dwa zdania dosłownie. Platforma Obywatelska, eurodeputowana. Ja jestem za tym, i mówię do pana posła Schreibera, żeby rzeczywiście szukać rozwiązań na przyszłość i powinniśmy to robić wspólnie. Tylko jest pewna, ja też się z tego podejścia cieszę zawsze, jest pewna linia, która jest w tej chwili jeszcze linią graniczną. Załatwmy to, co jest dzisiaj przestępstwem przeciwko prawu konstytucyjnemu w Polsce. I jest propozycja moim zdaniem znakomita, a mianowicie przyjęcie przez prezydenta ślubowania od 3 prawidłowo wybranych sędziów. Dokładnie. Nikogo nie pozbawiać z tej piątki, od której prezydent przyjął ślubowanie. 2 już jest dopuszczonych sędziów do orzekania, przy wygaszaniu kolejnych mandatów wchodzi. Tak. Jeżeli tutaj znajdziemy zgodę pomiędzy nami wszystkimi, Unia Europejska przestanie interesować się problemem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To jest proste rozwiązanie. Panie pośle, wobec tego pytania możemy wspólnie
wspólnie budować przyszłe rozwiązania. Bo... Natomiast jedno zdanie, Geniu, jedno zdanie. Proszę bardzo. Uwłaczającym dla sędziów i dla każdego porządnego obywatela jest fakt, że nazywa się sędziego politycznym urzędnikiem, a tak który naprawdę będzie, nie robem, który będzie rozstrzygał pod dyktando jakiejś partii politycznej. Otóż dlaczego ja tak ostro protestuję? Ja nie chcę mieć prawa, panie pośle, wyboru czy zgłaszania 8 kandydatów. Nie chcę mieć takiego prawa. Bo to jest, jeszcze raz podkreślam, to jest tak już upartyjnienie wtedy Trybunału Konstytucyjnego, jakiego nikt sobie do tej pory nie wyśnił. Natomiast powiem inaczej. Jeżeli to, co proponował tutaj pan poseł Zwiewka, o czym my też mówimy, to nie ma być kompromisem, a powinno być, moim zdaniem, i tu jest duża rola pana prezydenta, który niestety podporządkował się pewnej określonej linii, to powiem inaczej. To w tej sytuacji wolę już, zamiast 8, 7, czy tam tak kombinować, po prostu podnieść próg wyboru do 2/3, czyli do konstytucyjnego progu i proszę bardzo, parlament może się uda wybrać nowy zupełnie skład Trybunału, 15-osobowy, ale większością 2/3, czyli większością konstytucyjną. Proszę bardzo. I właśnie ja bym powiedział tylko jedno. W moim przekonaniu, Schreiber, PiS. W moim przekonaniu właśnie prostą rzecz dzisiaj można by zrobić. W związku z tym upadkiem, także tego prestiżu i tym dyskursem, który widzieliśmy. Ta propozycja pani premier uzupełniona o to, że wszyscy kandydaci muszą uzyskać właśnie większość 2/3 głosów na przykład, spowodowałaby, że taki Trybunał mógłby odzyskać prestiż. Przy czym przypomnę wszystkim z Państwa, że niestety ten Trybunał w dużej mierze na własną prośbę do tego doprowadził. Kiedy sankcjonował i kiedy milczał wobec decyzji podejmowanych w poprzednim parlamencie przez Platformę Obywatelską. To jest początek PSL, żebyśmy nie zapominali o tym. Czy pan może przyjąć do wiadomości jako młody poseł, że Trybunał nie rozstrzyga, jak nie ma wniosku. Wniosek musi być w Trybunale. Dzisiaj, Trybunał nie jest od rozsądzania tego, co krąży. Dzisiaj nie było jeszcze wniosków, a sędziowie Trybunału wypowiadali się w mediach o tym, co myślą o tej sytuacji. To jest inna historia. Wtedy milczeli, a teraz rzucili się do mediów. Oni sami zdeprecjonowali się. Panie pośle, ja mam pytanie do pana posła Kłopotka. Do pana prezesa Rzeplińskiego. Powiem panu, że ma pan rację. Moim zdaniem tak, był zbyt aktywny politycznie. To się z panem zgadza. Może zbyt aktywny medialnie, tak, panie pośle. Politycznie również, ponieważ wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz, tylko ostatnią naszym wszystkim słuchaczom, bo może nie każdy to wie. Wbrew temu, co państwo mówią niektórzy o jakimś upolitycznieniu, jest jedna sprawa. No dzisiaj tak samo. To Sejm wybiera przecież wszystkich członków Trybunału Konstytucyjnego. Ale zwykłą większością. No zwykłą, ale panowie przed chwilą i pani poseł mówiliście, że to jest żenujące, bo to by było jakieś upolitycznienie. Znaczy, taki podział. Ale 8-7, 5-7. No, ja nie chcę. Ja dziękuję za to. Tam mają być wybitni prawnicy. Ale dzisiaj jak jest? Ale dzisiaj czy Platforma Obywatelska uzyskała w głosowaniach często na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których przedstawiała poparcie Prawa i Sprawiedliwości? Tak, oczywiście. Proszę przejrzeć sobie głosowania nad kandydaturami. Jest czterech kandydatów. Nie mówię o tym ostatnim wyborze. Proszę państwa, niestety musimy już, muszę państwu podziękować za bardzo ożywioną dyskusję. Przepraszamy trochę, że było emocjonalnie, ale w niektórych momentach trzeba trochę ostro. W porównaniu z tym, co było tydzień temu, to był wersal dzisiaj. Bardzo państwu za ten wersal, bo używam pojęć europejskich, bo o tym mieliśmy dzisiaj, o tym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję moim gościom. Dziękuję również państwu i wszystkich zapraszam za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Wow.
www.radio.pl.